Moda na gluten jest jak każda moda, tak? Przemija. Gluten jest rzeczywiście szkodliwy, ale dla osób, które mają medycznie wykazane, że są czulone na gluten bądź chorują na celiakię. Natomiast ja proponuję, że jeżeli ktoś chciałby odstawić gluten, który rzeczywiście w wielu wypadkach jest szkodliwy, powinien sobie zrobić test na nietolerancje pokarmowe, ponieważ stosowanie diety bezglutenowej powoduje brak mikroelementów, brak witamin z grupy B, co powoduje osłabienie systemu nerwowego. Gluten to białko, wszyscy wiemy, tak? Więc jeśli rezygnujemy z glutenu, musimy się suplementować, bo oprócz tego właśnie, że musimy zastąpić to innym białkiem, to jeszcze powinniśmy zażywać suplementy diety, które zawierają mikroelementy, które zawierają witaminy z grupy B, bądź owoce i warzywa. Najlepiej pójść na test na niedobory komórkowe, bądź test na nietolerancje pokarmowe. I wtedy będziemy wiedzieć, czego naprawdę organizm nasz potrzebuje, a czego mu brakuje.